Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jednocześnie dziękując, że zdecydowali się Państwo spędzić ten wieczór w murach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ten wykład stanowi kontynuację poprzedniego wykładu, który miałem przyjemność wygłosić również w murach Zamku 2 miesiące temu. Wówczas mówiłem o historii rodu Medyceuszy w XV wieku. Zainteresowanie było takie, że zaproponowano mi dalszą część, więc oto jestem. Szanowni Państwo, ten wykład oczywiście wiąże się z tym, że obecnie w murach zamku możemy podziwiać jeden z obrazów Paolo Uccello, w związku z czym bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z nim. Proszę Państwa, będę dzisiaj mówił o dziejach Medyceuszy w XVI wieku. Temat wykładu: bankierzy, mecenasi, władcy Toskanii. I od razu pozwólcie Państwo, że wytłumaczę się z tego tematu. Mianowicie wytłumaczenia wymaga ten pierwszy członek, bankierzy, bowiem w XVI wieku ta aktywność bankierska Medyceuszy nie odgrywa już takiego znaczenia jak choćby w XV wieku. Natomiast konstruując temat wykładu, tytuł, starałem się ukazać pewną drogę, jaką Medyceusze pokonali, właśnie od takich bankierów, aż do ludzi, którzy będą rządzili osobnym państwem, jakim stanie się Wielkie Księstwo Toskanii. Przechodząc do tematu, Szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć troszkę wcześniej niż XVI wiek i myślę, że tutaj takim dobrym punktem wyjścia może być rok 1492. Jest to rok o tyle istotny, że historycy uznali go za cezurę, która, taką mowną cezurę, która wyznacza nam granicę między średniowieczem a nowożytnością. Wynika to z tego, że kumulacja wydarzeń, i to bardzo ważnych wydarzeń, jakie zaszły w 1492, jest naprawdę bogata. Proszę zwrócić uwagę, oto upada nam ostatni bastion islamu w Europie. Mowa oczywiście tutaj o Granadzie. Oto trzy okręty hiszpańskie dotrą do Nowego Świata. Mamy również bardzo istotne przetasowania na mapie dynastycznej Europy. W Polsce umiera Kazimierz Jagiellończyk, jego miejsce zajmie Jan Olbracht. W tym samym roku umiera papież Innocenty VIII, nowym papieżem zostanie Rodrigo Borgia, który przybierze imię Aleksandra VI. No, nie zapisze się zbyt dobrze w dziejach świata, ale to też jest troszkę taka czarna legenda Borgiów. W końcu, Szanowni Państwo, i co jest kluczowe dla naszego tematu, 8 kwietnia w miejscowości Careggio swoje ostatnie tchnienie wydaje władca, nieformalny władca Florencji, Wawrzyniec Medyceusz, nazwany przez potomnych Wspaniałym. Człowiek, który właściwie robił wszystko, żeby podnieść rangę Florencji oraz przede wszystkim rangę rodu. Niccolò Machiavelli atmosferę, jaka zapanowała we Florencji, przedstawił w sposób następujący. Cytuję. Nie było nikogo, nie tylko we Florencji, ale i w całych Włoszech, kto by zmarł otoczony taką sławą roztropności, ani też kogo by ojczyzna tak bardzo żałowała. Zgon jego opłakiwali wszyscy współobywatele i wszyscy panujący we Włoszech i każdy z nich wyraźnie objawił swoją boleść. Nie było bowiem nikogo, kto by do Florencji nie wysłał ambasadora, chcąc wyrazić żal, jakim napełniła ich owa śmierć. Koniec cytatu. Należy podejść do tego fragmentu historii florenckich z pewnym dystansem, dlatego że Machiavelli pisał to już na zamówienie Medyceuszy i chcąc się wkraść w troszkę w ich łaski. Natomiast niewątpliwie ta śmierć Wawrzyńca wywołała bardzo duży smutek we Florencji. Jego następcą został jego syn, Piotr Medyceusz, nazwany nieszczęśliwcem. Oczywiście ciężko mu było zmierzyć się z legendą własnego ojca, w związku z czym to jego panowanie tak naprawdę jest niesamowicie trudne, a tym bardziej trudne, że na czas, w którym objął on władzę, przypadł początek konfliktu ogólnoeuropejskiego, jaki wówczas wstrząsnął starym kontynentem. I mam tutaj na myśli, Szanowni Państwo, tak zwane wojny włoskie. W 1494 roku władca Francji, Karol VIII, wyruszył na Półwysep Apeniński, chcąc zająć Neapol, rościł sobie prawa do tronu neapolitańskiego. Droga jego marszu wiodła przez Florencję, państwo kościelne. Wszyscy liczyli na to, że Florencja, która wówczas znajdowała się w sojuszu militarnym z Neapolem, przynajmniej stawi opór. Tak się jednak nie stało. Piotr Medyceusz spotkał się z Karolem VIII i skapitulował. Ta kapitulacja została uznana za haniebną.
pod warunkiem, że wojska francuskie przejdą przez miasto i zostawią je w spokoju, zgodził się wypłacić olbrzymią kontrybucję. Mówiło się tutaj o 200 tysięcach florenów. Ponadto jako gwarancję swojej neutralności przekazał Karolowi VIII liczne twierdze, między innymi Pizę, między innymi Livorno. Tutaj możemy zobaczyć akurat wejście Karola VIII do Florencji. Ta inicjatywa Medyceusza wywołała olbrzymie oburzenie społeczne. Signoria wydała dekret, który ogłaszał banicję, czy nakładał banicję na Medyceuszy. Zwolenników Medyceuszy aresztowano. Rozpoczął się rabunek dóbr medycejskich, między innymi aktywów Banku Medycejskiego. Sam Piotr musiał uciekać z Florencji, schronił się na dworze Karola VIII. W samej Florencji powołano nowe władze, władze republikańskie, które zawarły nowe porozumienie z Karolem VIII na zdecydowanie lżejszych dla Florencji warunkach, zdecydowanie korzystniejszych. Wkrótce Karol VIII też, po tym jak jego wojska przemaszerowały przez Florencję, ruszył dalej na południe, na Rzym, a następnie na Neapol. W tym okresie, szanowni państwo, we Florencji do władzy jako niekwestionowany autorytet doszedł Hieronim Savonarola, mnich z klasztoru dominikanów. On przebywał we Florencji od lat 80. XV wieku. Delikatnie mówiąc, do najpiękniejszych nie należał. Zawód miłosny, jakiego doznał, sprawił, że rozpoczął karierę duchowną. Natomiast to, co Savonarola umiał świetnie robić, to umiał wspaniale głosić kazania. I faktycznie potrafił tymi kazaniami porwać ludzi zgromadzonych w kościele. A on głosił takie wizje wręcz apokaliptyczne. Piętnował zepsucie moralne, zepsucie obyczajowe. I bardzo szybko te jego kazania zdobyły uznanie pośród społeczeństwa florenckiego. Między innymi, szanowni państwo, wynikało to z faktu, że zbliżał się rok 1500. To była taka magiczna data i bardzo wiele osób wierzyło w to, że może wiązać się to z końcem świata. A więc Savonarola głosił, że oto nadejdzie nowy Cyrus, zniszczy znany nam świat. I wchodzi Karol VIII ze swoją potężną armią, co zostało uznane za spełnienie się proroctw Savonaroli. W tej sytuacji faktycznie Savonarola stał się takim niekwestionowanym autorytetem moralnym i utorowało mu to drogę do objęcia władzy we Florencji. Przez następne lata miasto zmieniło całkowicie swoje oblicze. Z ośrodka kultury, sztuki przemieniło się w miasto pokuty, modlitwy, wiecznego umartwiania się. Zamknięto tawerny, zaprzestano organizowania różnego rodzaju uroczystości karnawałowych. Grupy dzieci chodziły po domach i konfiskowały wszystko to, co uwłaczało przyzwoitości i wierze. Instrumenty, książki, przedmioty zbytku. Następnie to palono na stosach. Taka sytuacja trwała przez kilka lat, do roku 1498, i właściwie tak szybko jak Savonarola doszedł do władzy, tak szybko nastąpił jego kres. On w swoich kazaniach bardzo często atakował papieża, Aleksandra VI. Papież, zdenerwowany niepokornym mnichem, w końcu zaapelował do Signorii, wzywając ją do uciszenia niepokornego mnicha. Ostatecznie, po bardzo długich perturbacjach, tam między innymi odbywała się tak zwana próba ognia, Savonarola został osądzony, na torturach przyznał się do wszystkiego, następnie został, szanowni państwo, uduszony, a jego zwłoki zostały spalone, a prochy rozrzucone w Arno, po to, aby się nie stały obiektami kultu. Tutaj mogą państwo zobaczyć egzekucję Savonaroli. On faktycznie został spalony na stosie wraz ze swoimi dwoma towarzyszami. W kolejnych latach Florencja musiała się, jako republika, musiała się mierzyć z kilkoma takimi bardzo ważnymi dla niej problemami. Pierwszym niewątpliwie była wojna z Pizą. Drugim, szanowni państwo, coraz większe ambicje syna papieskiego, Cezara Borgi. No i
trzeci problem, wciąż należało pamiętać o Piotrze Medyceuszu, który robił wszystko, aby wrócić do władzy we Florencji. Więc tak pokrótce tylko przybliżę te problemy, z którymi musieli się borykać Florentyńczycy. Karol VIII, wycofując się z Neapolu, pozostawił twierdzę w Pizie właściwie opuszczoną. I zanim do tej twierdzy w Pizie wkroczyły wojska florenckie, to zjawili się tam Pizańczycy. Wykorzystali sytuację, zajęli twierdzę i ogłosili swoją niepodległość. Jako że Florencja nie była w stanie sobie pozwolić na to, aby utracić Pizę, no to zaczęła się wojna. Ta wojna jest dla Florencji pasmem niepowodzeń, chybionych przedsięwzięć militarnych, olbrzymich problemów z armią kondotierską, niesubordynacji dowódców, którzy tracili głowę dosłownie i w przenośni. W końcu różnych dziwnych projektów architektonicznych, bowiem sam Leonardo da Vinci starał się wybudować kanał, przez który Piza utraciłaby dostęp do bieżącej wody. Pizańczycy bronili się dosyć dzielnie. Wynikało to po pierwsze z ich determinacji, po drugie wynikało to z faktu, że byli wspierani przez Wenecję i dopóki Wenecja ich wspierała, faktycznie oni stawiali opór. Juliusz II. Szanowni Państwo, Juliusz II w roku 1508 to jest papież, który nastąpił po Borgi. Właściwe imię i nazwisko Giuliano della Rovere. On w roku 1508 zawiązał ligę w Cambrai. Ta liga była skierowana przeciwko Wenecji. Liczne miasta, czy liczne państwa Półwyspu Apenińskiego wystąpiły przeciwko Wenecji. Wenecja w tym czasie zajęta swoimi problemami, nie była w stanie dalej wspierać Pizy, w związku z czym miasto bardzo szybko skapitulowało. Natomiast Florencja, pomimo że wyszła z tej wojny jako zwycięzca, była strasznie osłabiona i wyczerpana długoletnim konfliktem. I to będzie miało wpływ na późniejsze dzieje miasta. Drugim problemem, szanowni państwo, o którym chciałem państwu powiedzieć, były ambicje syna papieskiego Cezara Borgi. Cezar Borgia pierwotnie był przeznaczony do kariery duchownej, natomiast po śmierci swojego brata został dowódcą wojsk papieskich, no i rozpoczął podbój środkowych Włoch. W pierwszych latach swojej przygody jako kondotier podbił terytoria Romanii, a następnie zwrócił swój wzrok na Florencję. Tym bardziej, że przy jego boku można zauważyć Piotra Medyceusza, który faktycznie razem z nim starał się doprowadzić do upadku Florencji. Mamy dwie takie próby zajęcia Florencji przez Cezara Borgię. Pierwsza skończyła się, szanowni państwo, tym, że Florentyńczycy zapłacili kontrybucję, dzięki czemu ocaleli. Druga skończyła się tym, że wojska Cezara Borgi zostały przetrzebione przez malarię, w efekcie czego no, nie udało im się odnieść sukcesu. Do trzeciej próby nie doszło z bardzo prostej przyczyny. Zmarł papież Aleksander VI, który był nie tylko ojcem Cezara, ale przede wszystkim jego najważniejszym sojusznikiem. No i w momencie, kiedy papież Aleksander VI zmarł, to Cezar utracił swoje wpływy, nie był w stanie dłużej już kierować armią papieską. Florencja, szanowni państwo, mogła odetchnąć z ulgą. Natomiast z tego okresu czasu też warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną misję Florentyńczyków, a mianowicie mamy w roku 1502 misję dwóch posłów florenckich. Pierwszym jest Francesco Soderini, drugim Niccolò Machiavelli. Oni udali się do Cezara Borgi, spotkali się z nim. Jakkolwiek to spotkanie wiele nie przyniosło, to jednak na Machiavellim wywołało olbrzymie wrażenie. No i podejrzewam, że doskonale państwo wiecie, że Cezar Borgia jest częstym gościem na kartach chyba najwybitniejszego dzieła, czy może najbardziej znanego dzieła Machiavelliego. Chodzi mi tutaj o Il Principe, czyli Książę. Tu mogą państwo zobaczyć scenę spotkania właśnie Borgi i Machiavelliego. Od 1511 roku jesteśmy w stanie zaobserwować zmianę polityki papieskiej. To znaczy papież Juliusz II, po tym jak skierował właściwie cały swój wysiłek w celu podporządkowania sobie Wenecji, jednak zmienił zdanie i uznał, że tym, co najbardziej zagraża państwom włoskim, jest
Francja. W efekcie czego powstała Liga Święta skierowana przeciwko Francji. Poza państwem kościelnym w jej składzie znalazły się Hiszpania, Wenecja i w tej okoliczności Florencja postanowiła być wierna dotychczasowemu sojusznikowi, a więc Francji. W roku 1512, szanowni państwo, do Toskanii wkroczyły oddziały hiszpańskie. Signoria zdecydowała, że takim głównym punktem oporu, głównym punktem obrony będzie miejscowość Prato. Prato to jest takie miasteczko oddalone około 10 km od Florencji, więc tam miał być ten cały punkt oporu, ten najważniejszy. Natomiast ostatecznie Prato zostało zdobyte przez wojska hiszpańskie. Co więcej, żołnierze hiszpańscy dokonali w tym mieście masakry ludności. Florencja po pierwsze wykończona po wojnie z Pizą, bo proszę zwrócić uwagę, jesteśmy 2 lata po kapitulacji Pizy. Po drugie przerażona okrucieństwem żołnierzy hiszpańskich, ostatecznie poddaje się. W 1512 roku do miasta wracają Medyceusze, no i przystępują właściwie z miejsca do rozprawy z dotychczasowymi zwolennikami republiki. Medyceusze powrócili do Florencji, ciesząc się poparciem armii hiszpańskiej oraz społeczeństwa florenckiego, które już w pewnym momencie miało dość signorii, było zawiedzione rządami. Tak jak mówię, wojna z Pizą szczególnie dotknęła społeczeństwo florenckie. I w tym czasie, szanowni państwo, najważniejsze role w rodzie Medyceuszy odgrywają synowie Wawrzyńca Wspaniałego. Pierwszym jest Jan Medyceusz, oprócz tego jego brat Julian oraz również ich kuzyn Juliusz. Juliusz z kolei to jest syn Juliana Medyceusza, zamordowanego w czasie spisku Paccich w roku 1478. Tak jak wspomniałem, nastąpiła właściwie z miejsca wymiana kadr. Te osoby, które dotychczas służyły republice, znalazły się na takim przysłowiowym zakręcie. Ich miejsce zajęli nowi ludzie. Między innymi taki los spotkał Niccolo Machiavelliego, który miał błyskotliwą karierę w czasach republiki, natomiast po przejęciu władzy przez Medyceuszy najpierw był aresztowany, a następnie znalazł się troszkę na marginesie wielkiej polityki i później robił wiele, aby znowu wkupić się w łaski rodu medycejskiego. Proszę państwa, 11 marca 1513 roku do Florencji dotarła wiadomość, że oto kardynał Jan Medyceusz, bo Wawrzyniec zadbał o tą jego karierę kościelną, kardynał Jan Medyceusz został wyniesiony do godności papieskiej i przybrał imię Leona X. I mamy tutaj pierwszego w historii papieża Medyceusza. Zapisał się on w historii papiestwa jako mecenas, jako osoba niezwykle rozrzutna. Jego dwór charakteryzował się olbrzymim przepychem, a już takim potwierdzeniem tego i taką ekstrawagancją papieża był fakt, że on posiadał swojego słonia, którego nazywał Hugo. Więc tak, mieliśmy nawet w pewnym momencie słonia w Rzymie. W tym czasie, szanowni państwo, władzę we Florencji sprawował jego brat Julian, natomiast papież, nie będąc do końca zadowolonym z rządów Juliana, ściągnął go do siebie do Rzymu, natomiast starał się rządzić Florencją za pośrednictwem swojego bratanka Wawrzyńca. Wawrzyńca II, jak państwo czytali księcia, to on się pojawia w dedykacji, jemu jest dedykowany książę. Machiavelli, chcąc się wkraść w jego łaski, określa go jako Wawrzyńca Wspaniałego, natomiast nie pozostawia wątpliwości, że tutaj chodzi jednak o Wawrzyńca II. Wawrzyniec okazał się władcą co najwyżej przeciętnym. Właściwie zapamiętany jest głównie z tego, że jest ojcem Katarzyny Medycejskiej. Nie była to osoba, która nawiązywała do swoich wielkich przodków. Naraził się większości mieszkańców miasta, był właściwie egoistą, całkowicie pochłoniętym własną osobą, nie zwraca uwagi na potrzeby Florencji, upajał się władzą, budząc niepokój pośród społeczeństwa.
Kolekcjonował tytuły, zaszczyty, dodatkowo prowadził bardzo taki rozpustny tryb życia, co doprowadziło do jego zgonu w roku 1519. I w zaistniałej sytuacji należało wyznaczyć nowego zarządcę Florencji, więc papież Leon X powierzył tę funkcję swojemu kuzynowi, czyli Juliuszowi Medyceuszowi. Juliusz dał się poznać jako zupełne przeciwieństwo Wawrzyńca. To był człowiek wielkiej prostoty, zawsze uprzejmy, opanowany, wrażliwy na potrzeby społeczności miejskiej. On między innymi zadbał o to, żeby Medyceusze powrócili do łask również w takim wymiarze propagandowym. Między innymi na jego zlecenie działa wspomniany Niccolò Machiavelli, zatrudniał również Michała Anioła. Natomiast w związku z problemami zdrowotnymi swojego kuzyna, on właściwie cały czas podróżował pomiędzy Florencją a Rzymem. Starali się to wykorzystać niektórzy przeciwnicy medycejscy, nawet była próba zawiązania spisku, który by obalił Medyceuszy. Taki spisek miał być zawiązany w 1522, natomiast został wykryty, spalił na panewce. Co istotne, szanowni państwo, Leon X zmarł w roku 1522. Później mamy krótki pontyfikat Adriana z Utrechtu i po tym krótkim pontyfikacie wybór kolejnego papieża. Kolejnym papieżem, szanowni państwo, zostaje Juliusz Medyceusz, a więc kuzyn Jana, przybierając imię Klemensa VII. Obu tych dostojników kościoła mogą państwo zobaczyć na ekranie. Tak się prezentowali Leon X oraz Klemens VII. Dwaj papieże z rodu Medyceuszy. Proszę państwa, panowanie Klemensa VII, jakkolwiek był, czy wydawał się być bardzo sympatyczną osobą, było niezwykle trudne. To znaczy musiał się on borykać z wieloma problemami. Po pierwsze, swoje wpływy rozszerzała reformacja. Po drugie, wielkim problemem wciąż byli Turcy, którzy w 1526 roku ponownie pojawili się w Europie. Między innymi wówczas pokonali wojska chrześcijańskie w bitwie pod Mohaczem. W końcu, szanowni państwo, mamy kolejny epizod wojen włoskich, a mianowicie konflikt króla francuskiego Franciszka I Walezjusza z Karolem V. Ten konflikt jest niesamowicie dynamiczny. Zaczyna się tak na dobrą sprawę bitwą pod Pawią w roku 1525. W wyniku tej bitwy Franciszek przegrywa, zostaje wzięty do niewoli, przetrzymywany jest przez pewien czas w Madrycie, następnie zostaje zwolniony z niewoli pod warunkiem, że nie będzie więcej występował przeciwko Karolowi V i pierwsze co robi, to montuje ligę przeciwko Karolowi V i to jest tak zwana, proszę państwa, liga w koniak. Między innymi w tej lidze znalazły się liczne miasta Półwyspu Apenińskiego, Wenecja, Ferrara, Genua, Lucca, Siena, Rzym i Florencja. I Florencja. Karol V, przerażony troszkę taką liczną opozycją, postanowił wysłać na Półwysep Apeniński oddziały tak zwanych Landsknechtów. To byli niemieccy protestanci i faktycznie wchodzi oddział 12 tysięcy Landsknechtów na terytorium Półwyspu Apenińskiego. W walkach z tymi Landsknechtami zginie jeden z Medyceuszy, to będzie Jan Medyceusz, zwany Janem od czarnych band, od czarnej bandy właściwie, bądź, jak można się spotkać w starszej historiografii, Janem od czarnych chorągwi. To można dwojako tłumaczyć z języka włoskiego, to jest Giovanni delle Bande Nere. Mówię o nim nie przez przypadek, dlatego, żeby to będzie osoba, której potomek odegra niesamowicie ważną rolę w XVI wieku. Dodam tylko, że Jan od czarnej bandy wywodził się z bocznej linii Medyceuszy, to znaczy on był prawnukiem Wawrzyńca Medyceusza, brata Kosmy Medyceusza, a Wawrzyniec i Kosma to byli z kolei synowie Jana Medyceusza. I jeżeli państwo pamiętają wykład, który miałem przyjemność wygłosić tutaj 2 miesiące temu, to wspominałem wówczas o nich. Wracając do Landsknechtów, oni
spod Florencji, przeszli przez Toskanię, ruszyli na Rzym. W maju znaleźli się w okolicach Rzymu. Na nieszczęście właściwie całego chrześcijańskiego świata po drodze zmarli bądź zginęli dowódcy tych oddziałów, więc tak na dobrą sprawę żołdacy pozbawieni dowódców wkroczyli do świętego miasta, a jako że byli protestantami, to za nic mieli kościoły, za nic mieli świątynie, za nic mieli relikwie, no i dokonali olbrzymiej rzezi w tym Rzymie. Wydarzenie to przechodzi do historii jako Sacco di Roma. Rabowali, gwałcili, plądrowali, mordowali, brali ludzi jako zakładników, domagali się olbrzymich okupów za nich. Faktycznie ta sytuacja, szanowni państwo, przeraziła cały ówczesny świat. Natomiast o wiele większe wrażenie, albo może największe wrażenie, wywarła we Florencji. Społeczeństwo florenckie wówczas już miało troszkę dość papieża Klemensa VII, bo warto tutaj nadmienić, że on na potrzeby wojen z Turcją, wojen włoskich wydrenował, jeśli można to tak określić, społeczeństwo florenckie. To znaczy poprzez taką dosyć agresywną politykę fiskalną naprawdę obciążył ich dosyć wysokimi podatkami. Więc tutaj te wydarzenia, jakie mają miejsce w Rzymie, we Florencji no, odbijają się szerokim echem. 16 maja w mieście dochodzi do zamieszek, w wyniku których Medyceuszy ponownie wygnano z miasta. Przywrócono do życia Wielką Radę, gonfalonierem został Niccolo Caponi, no i właściwie po 15 latach Florencja ponownie stała się republiką. W tej okoliczności Karol V, będąc właściwym zwycięzcą na Półwyspie Apenińskim, doprowadził do porozumienia, najpierw z Franciszkiem I, a następnie z papieżem Klemensem VII. Traktat z papieżem został przypieczętowany obietnicą zawarcia małżeństwa pomiędzy córką cesarza Małgorzatą, a nieślubnym synem papieża Aleksandrem. No i co najważniejsze, w tym traktacie znalazł się warunek, że Karol V przywróci Florencję Medyceuszom. W związku z czym, szanowni państwo, w roku 1530 40-tysięczna armia hiszpańska, przepraszam, nie hiszpańska, cesarska, pod dowództwem Filiberta Orańskiego wkracza na, czy dociera pod Florencję, zaczyna się oblężenie miasta. Tutaj mogą państwo zobaczyć, jak to miasto było oblężone na obrazie Giorgio Vasariego. No i tak na dobrą sprawę miasto zostaje wzięte głodem. 12 sierpnia 1530 roku Florencja kapituluje. Nad Arno wracają Medyceusze, natomiast co istotne, samo miasto Florencja wychodzi z tej wojny zrujnowane. Plon śmierci jest bardzo wysoki. W wyniku samych działań wojennych poległo około 8 tysięcy mieszkańców. Całkowicie zrujnowane były okolice przedmiejskie, a co najgorsze, z obozu wojsk cesarskich do miasta dostała się zaraza, która jeszcze bardziej przetrzebiła ludność miasta. Zwolennicy Medyceuszy nie cofnęli się przed okrutnymi represjami. W 1531 roku nowym właściwie władcą Florencji zostaje Aleksander. To jest nieślubny syn papieża Klemensa VII, oficjalnie syn Wawrzyńca II. Dodatkowo cesarz wprowadza swoje wojska do Florencji i one przez kilkadziesiąt lat tutaj będą stacjonować. Klemens VII, zdając sobie sprawę, że jest zależny od cesarza, postanowił zrównoważyć troszkę swoją sytuację, w efekcie czego udało mu się doprowadzić, szanowni państwo, do małżeństwa Katarzyny Medycejskiej, a więc córki Wawrzyńca Medyceusza, z Henrykiem Walezjuszem. To był syn Franciszka I, przyszły król Francji, w efekcie czego przedstawicielka rodu Medyceuszy zasiadła na tronie francuskim, a później była regentką. Tak naprawdę po śmierci, przedwczesnej śmierci Henryka. No i warto nadmienić, szanowni państwo, że jej synem był przyszły król polski. Co prawda na krótko król polski, ale jednak jej synem jest oczywiście Henryk Walezy.
Proszę Państwa, w 1534 Klemens VII umiera. Tak naprawdę Florencję zostawia Aleksandrowi. Resztę swojego dobytku przekazuje kardynałowi Hipolitowi Medyceuszowi. To jest z kolei wnuk Wawrzyńca Wspaniałego. Relacje między Aleksandrem a Hipolitem układają się fatalnie. Jeden szczuje na drugiego, nasyłają na siebie właściwie zabójców. No, niezbyt przyjemne są to więzi rodzinne. Sam Aleksander, szanowni państwo, tu go państwo mogą zobaczyć po lewej stronie, uchodzi za osobę dosyć prostą, bez przysłowiowej kultury, która nie cofa się przed brutalnymi prześladowaniami, represjami. Cały czas żyje w takiej obsesji, zamachu na swoje życie. Szybko zyskuje nowych wrogów. Są to ludzie, którzy po roku 1530 w obawie o własne życie uciekają z Florencji i oni starają się znaleźć jakieś poparcie. Ślą prośby do cesarza, namawiają cesarza, aby obalił Aleksandra, a Florencję oddał Hipolitowi. Natomiast cesarz nie robi tego. Nie robi tego z bardzo prostej przyczyny. W myśl postanowienia zawartego kilka lat wcześniej z papieżem doprowadza do małżeństwa swojej córki, czyli Małgorzaty z Aleksandrem. Natomiast to małżeństwo oczywiście udane być nie może. Pani młoda jest osobą oczytaną, lubującą się w kulturze. No i szybko się okazało, że ten jej małżonek, osoba dosyć prosta, o bardzo ograniczonych horyzontach, osoba prowadząca hulaszcze życie, nie może być dla niej równorzędnym partnerem. Tę arogancję, szanowni państwo, idealnie obrazuje stosunek Aleksandra do kuzyna. Kuzyn ma na imię Lorenzino, co oznacza małego Wawrzyńca. No ciężko to chyba przetłumaczyć na język polski. Wawrzyńczyk? Mniejsza o to. W każdym razie, szanowni państwo, wspomniany Lorenzino to jest człowiek, który przez pewien czas przebywa w Rzymie, natomiast ze względu na jeden, byśmy powiedzieli, niezbyt chlubny wyczyn, a mianowicie zdewastował w Rzymie posągi w Pałacu Papieskim, zostaje z Rzymu odesłany i trafia do Florencji. Tutaj staje się kompanem hulanek Aleksandra, natomiast co istotne, Aleksander na każdym kroku sobie z niego drwi. Żartuje, nabija się, okazuje mu wieczną pogardę i dopóki w grze jest jeszcze spadek po Aleksandrze, to Lorenzino wytrzymuje. Natomiast w momencie, kiedy się okazuje, że większość spadku zostanie przekazana innemu kuzynowi, to coś we wspomnianym Lorenzino pęka. Ta frustracja, która się zbierała latami, najprawdopodobniej się wylała. W efekcie czego w styczniu 1537 roku Lorenzino dokonuje udanego zamachu na Aleksandra. Obiecuje mu, że sprowadzi piękną i niezdobytą Katarzynę Ginori, a trzeba pamiętać, że Aleksander to była osoba, która lubowała się w takich miłosnych podbojach. Zamiast przyjść z piękną kobietą, przychodzi ze skrytobójcą i obydwaj mordują Aleksandra. I tutaj państwo mogą też zobaczyć po prawej stronie wizualizację tego zabójstwa Aleksandra. Zwłoki zostały znalezione następnego dnia. Sam Lorenzino uciekł z Florencji, uciekł najpierw do Bolonii, następnie był w Turcji, we Francji, ostatecznie skończył w Wenecji, dobrze powiedziane, skończył, tam został zamordowany. Dosięgła go zemsta Medyceuszy. I tutaj też mogą państwo zobaczyć zabójstwo Lorenzina. Przed pałacem swojej ukochanej Eleny Barozzi został zasztyletowany. Wróćmy do zmarłego, czy właściwie zamordowanego Aleksandra. Szanowni państwo, sytuację po jego śmierci wykorzystał Kosma Medyceusz. Kosma Medyceusz to był syn Jana od Czarnej Bandy. To był prawnuk Wawrzyńca, Wawrzyńca Medyceusza, brata Kosmy. I on
w momencie, kiedy pojawiła się informacja o tym, że Aleksander został zamordowany, zjawia się w mieście, cieszy się poparciem wojsk, które wówczas też wkroczyły do miasta, staje się nowym władcą Florencji. Przeszedł do historii, proszę Państwa, jako władca bardzo zaradny, operatywny i właściwy twórca Wielkiego Księstwa Toskanii. Był człowiekiem skromnym, pracowitym, dostępnym dla poddanych. Starał się przywrócić Florencji reputację miasta, kultury i nauki oraz wzmocnić prestiż rodu. To między innymi na jego dworze będzie działał Giorgio Vasari. Nie tylko malarz, nie tylko architekt, ale też teoretyk renesansu. Początki jego panowania są dosyć trudne. Musi bowiem brać pod uwagę to, że jest jeszcze kilku męskich medyceuszy, którzy także roszczą sobie prawa do władania Florencją. Dodatkowo cała masa rodów, które po 1530 roku uciekły z Florencji, znalazły się poza granicami, no i starały się wykorzystać sytuację militarną, między innymi nakłaniając monarchów francuskich do tego, aby wkroczyli do Florencji. Natomiast co istotne, Kosmę popiera cesarz Karol V. On doprowadził do małżeństwa Kosmy z Eleonorą z Toledo. To jest, szanowni państwo, córka wicekróla Neapolu. Ten mariaż zostaje zawarty w roku 1539. No i się okazało, że Eleonora okazała się wspaniałą towarzyszką życia. Po pierwsze, zagwarantowała ciągłość rodu Medyceuszy, wydając na świat 8 synów. Po drugie, była osobą niesamowicie operatywną, mecenasem sztuki, zajmowała się sprawami finansowymi. Sam Kosma, drodzy państwo, przeprowadził szereg reform, to znaczy przeorganizował biurokrację. Między innymi jemu zawdzięczamy pierwszy chyba w świecie biurowiec, czyli budynek, który nazywa się Uffizi, od słowa Uffizio, czyli biuro, a tak naprawdę dzisiaj to jest jedno z najpiękniejszych muzeów na świecie, więc jeżeli ktoś z państwa zwiedzał, to wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś z państwa nie zwiedzał, to serdecznie polecam, bo naprawdę można się tam zgubić na wiele, wiele godzin. Oprócz tego, szanowni państwo, to jest człowiek, który buduje drogi, buduje kanały, buduje akwedukty, naprawia fortyfikacje miejskie zniszczone w 1530 roku, rozbuduje systemy melioracyjne, buduje kopalnie. Między innymi on wybudował port w Livorno, ożywił przemysł tekstylny, przeprowadził także wiele reform, między innymi reformy wojskowe, w wyniku których liczebność armii skoczyła do 30 tysięcy żołnierzy. Zajął się zabezpieczeniem wybrzeży Toskanii przed korsarzami, w efekcie czego wybudował sieć umocnień, twierdz, wież wartowniczych, więc ta jego aktywność jest znaczna. Co więcej, szanowni państwo, Kosma Medyceusz to jest ten człowiek, który doprowadził do poszerzenia granic swojego władztwa. To znaczy udaje mu się opanować Piombino, udaje mu się opanować Lukę i to, co najważniejsze, udaje mu się w 1555 roku opanować Sienę. Opanowanie Sieny wiąże się z kolejnym etapem wojen włoskich, a mianowicie w roku 1552 nowy władca Francji, Henryk II, wystąpił przeciwko cesarzowi Karolowi V. Francję poparła Siena, Florencja poparła cesarza. W roku 1554 doszło do bitwy. Tutaj mogą państwo ją zobaczyć. To jest bitwa pomiędzy wojskami florenckimi a francuskimi. W jej wyniku, a skończyła się zwycięstwem oczywiście Florentyńczyków, w jej wyniku wojska florenckie podeszły pod Sienę, otoczyły Sienę, rozpoczęło się oblężenie i po kilku miesiącach takiego oblężenia Siena upadła, została włączona do państwa Kosmy Medyceusza.
Ogromnym sukcesem Kosmy, szanowni państwo, na arenie międzynarodowej okazało się jego, właściwie może nie jego, ale zaaranżowane między innymi przez niego małżeństwo jego syna, czyli Franciszka Medyceusza z Joanną Habsburżanką. To była córka cesarza Ferdynanda I, jednocześnie siostra Maksymiliana II, a więc no, kobieta z rodu Medyceuszy, czyli właściwie najpotężniejszej dynastii czasów nowożytnych. No jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej polityce matrymonialnej Medyceuszy, choćby na przełomie XV i XVI wieku, to można zauważyć, że ona zatacza coraz szersze kręgi. To znaczy początkowo Medyceusze zawierają małżeństwa z podupadłymi finansowo, ale jednak rodami o bardzo długiej tradycji, takimi jak Tornabuoni, Bardi. Następnie zawierają, to są rody florenckie, następnie z rodami włoskimi, z innych ośrodków, jak choćby Wawrzyniec Wspaniały, który ma za żonę przedstawicielkę rodu Orsinich. No i XVI wiek, proszę państwa, przynosi już małżeństwa z tej najwyższej półki, Habsburgowie, Walezjuszowie, więc tutaj faktycznie to są takie coraz szersze kręgi ta polityka dynastyczna zatacza. Proszę państwa, zwieńczeniem sukcesów Kosmy Medyceusza jest rok 1569. Wówczas z rąk papieża Piusa V on przyjmuje tytuł Wielkiego Księcia Toskanii. Zostaje tym samym wyniesiony ponad innych władców Półwyspu Apenińskiego. Nie jest już księciem, jest wielkim księciem, więc to jest tytuł wielkoksiążęcy. Sama uroczystość odbywa się w roku 1570, dokładnie 5 marca. Tu mogą państwo zobaczyć, jak papież Pius V wkłada Kosmie na głowę koronę. No i łatwo się domyśleć, że to wydarzenie to jest taka przysłowiowa oś w gardle dla wszystkich innych rodów panujących na Półwyspie Apenińskim. Kosma, szanowni państwo, umiera w roku 1574 w wieku 55 lat. Na tron wstępuje jego syn Franciszek. Zapowiada się na całkiem dobrego władcę. To jest człowiek, który po pierwsze jest świetnie ożeniony z Joanną Habsburżanką. Po drugie człowiek, który w latach młodzieńczych odbył podróż po Europie, w efekcie czego zyskał doświadczenia, był między innymi w Rzymie, był w Hiszpanii. Natomiast problemem dzieci zawsze jest to, że jak mają ojca, który wiele osiągnął, ciężko do takich osiągnięć nawiązać. I z Franciszkiem mamy podobną sytuację. On nie do końca jest zainteresowany rządzeniem. O wiele bardziej go fascynuje alchemia. A jego panowanie, szanowni państwo, jest wspominane ze względu na dwie takie bardzo krwawe historie. I teraz, szanowni państwo, będzie coś w rodzaju kroniki kryminalnej dawnej Florencji. Będzie krwawo. Pierwsza historia, szanowni państwo, ta krwawa, wiąże się z córką Kosmy i z siostrą Franciszka. To była Izabela Medycejska. Izabela Medycejska, tutaj po prawej stronie, mogą państwo zobaczyć, zasłynęła urodą, wykształceniem. Mówiła w wielu językach, grała na instrumentach, śpiewała, pisała wiersze, a więc no, osoba światła. Niestety została wydana za mąż za człowieka, który był raczej prosty. Nazywał się Paolo Giordano Orsini. Życie zajmowało mu wieczne wojowania, więc kampanie wojenne. W domu bywał rzadko. I w tych okolicznościach, szanowni państwo, Izabela wdała się w romans z młodszym kuzynem swojego męża, z niejakim Troilo Orsinim. Troilo Orsiniego mogą państwo zobaczyć po lewej stronie, jak składa hołd Katarzynie Medycejskiej. W momencie, kiedy żył Kosma, to właściwie Izabela była bezpieczna, natomiast po śmierci Kosmy Paulo postanowił ukarać żonę za niewierność i wymierzyć sprawiedliwość. W 1576 roku w miejscowości Ceretto Izabela została uduszona, najprawdopodobniej przez swojego męża. Od razu dodajmy, że taki sposób rozwodzenia się był dość popularny w rodzie Medyceuszy, bowiem 6 dni wcześniej w identycznych okolicznościach zostaje zamordowana inna
kobieta, co prawda nie medycejka, ale żona Medyceusza, żona Piotra Medyceusza, która także była mu niewierna, zwana Dianorą, naprawdę nazywała się Leonora di Toledo, także zostaje uduszona. W obydwu przypadkach Franciszek nie podjął żadnych działań. Jedną i drugą sprawę zamieciono pod dywan. Oficjalna wersja, szanowni państwo, mówiła, że Izabela zażywała kąpieli, zasłabła, utopiła się. Koniec. Natomiast warto zwrócić uwagę, że równie tragiczny los spotkał kochanka Izabeli, czyli Troilo Orsiniego. Tu państwo pozwolą na dygresję. Troilo Orsini czerpał korzyści z tego, że był kochankiem Izabeli, no i rozpoczął karierę w dyplomacji florenckiej. Bardzo często posłował do Francji, między innymi na dwór Katarzyny Medycejskiej. Zaprzyjaźnił się z jej synami, w szczególności z Henrykiem Walezym. Ta intensywność dyplomatyczna Orsiniego może się wiązać z tym, że albo Kosma faktycznie cenił jego umiejętności, albo starano się go trzymać z dala od dworu florenckiego, żeby nie wyrządzał tam żadnych skandali. W 1574 roku, kiedy Kosma zmarł, Troilo Orsini został wysłany do Krakowa. Więc pojawia nam się motyw polski. Przybył na dwór wówczas już Henryka Walezego, a więc swojego starego znajomego. Miał złożyć Henrykowi gratulacje z powodu sukcesji, a jednocześnie poinformować o tym, że nastąpiła zmiana na tronie florenckim o śmierci Kosmy. I proszę państwa, w Krakowie Troilo Orsini zapisał się jako twórca skandalu i świadek skandalu. Twórca dlatego, że w czasie uroczystości Bożego Ciała pokłócił się z ambasadorem Ferrari Battistą Guarinim o krzesło w kościele. To nie była taka trywialna sprawa, bo tak naprawdę układ krzeseł i miejsca, które poszczególni dyplomaci zajmowali, odpowiadał pozycji władców, których reprezentowali. To była tak zwana kwestia precedencji. Więc tutaj nie można się było narazić na zarzut, że ktoś nie dba o interesy swojego władcy. Orsini do katedry przybył wcześniej, zajął miejsce, które mu się nie należało. W momencie, kiedy przybył Battista Guarini, czyli ambasador Ferrari, no to się poszarpali. Więc sobie proszę wyobrazić, tutaj msza się praktycznie zaczyna, a ci się kłócą o krzesło. Wywołało to olbrzymie zniesmaczenie. W końcu sam Troilo ustąpił, wyszedł z kościoła, natomiast wieść o tym, co się wydarzyło w Krakowie, dotarła do Florencji. Mówiłem, że był twórcą skandalu, więc skandal już państwo ten pierwszy znają. Był również świadkiem skandalu, bowiem podczas jego misji w Polsce Henryk Walezy uciekł. Co więcej, Orsini był tym, który jako jeden z ostatnich widział się z Walezym, bo oni faktycznie tam wspomnianego wieczora przed ucieczką Walezego do późnych godzin rozprawiali. Wiemy to, bo znane są listy Orsiniego. On napisał 4 listy z Polski, w których to wszystko relacjonował. W każdym razie po ucieczce Henryka Walezego przeżywa bardzo trudne chwile, no bo tak naprawdę stracił poparcie, stracił jakąś osobę zaufaną, z którą się przyjaźnił. Nie wiadomo, co dalej zrobić, bo sytuacja praktycznie ekstremalna. Ostatecznie po kilku dniach Orsini wyjeżdża z Polski, udaje się do Wenecji. W Wenecji spotkał się z Henrykiem Walezym, który tam akurat tamtędy uciekał. Po czym powraca do Florencji, natomiast na dwór florencki już dotarły wiadomości o tym, jak on się zachował w Krakowie. Sprawia to, że popada w niełaskę Medyceuszy. No, chyba szok był na tyle silny, że Orsini zaangażował się w spisek niejakiego Orazio Pucciego. To był spisek, który miał na celu wymordowanie wszystkich męskich Medyceuszy. Oczywiście spisek został wykryty, nigdy się nie powiódł. Sam Orsini został skazany, natomiast zanim go aresztowano, to on uciekł z Florencji. Uciekł oczywiście do Francji, na dwór Henryka Walezego. Natomiast tam nie był do końca bezpieczny, bowiem w 1577 roku został we Francji zastrzelony. Najprawdopodobniej
przez skrytobójcę działającego na zlecenie Medyceuszy. Więc jak Państwo widzą, też ciekawa historia. Pozwoliłem sobie ją wpleść z tego powodu, że mamy tutaj pewne wątki polskie. Mówiłem Państwu, że są dwie historie, to była cały czas jedna, jest jeszcze druga. Druga dotyczy, Szanowni Państwo, już samego Franciszka. Franciszka Medyceusza. On także wplótł się w pewną historię miłosną, która miała tragiczny finał. Jak Państwo wiedzą, był ożeniony z Joanną Habsburżanką, czyli córką Ferdynanda I, natomiast miał również kochankę. Tą kochanką była niejaka Bianca Capello. Gdy umarł Cosimo, Franciszek właściwie odsunął od siebie żonę. Coraz częściej pokazywał się w towarzystwie Bianki, już właściwie zapominając o dyskrecji. A w momencie, kiedy jego żona zmarła w 1578 roku, nie zważając na rady swojego brata, kardynała Ferdynanda Medyceusza, postanowił wziąć ślub z Bianką. I faktycznie do tego ślubu dochodzi. Proszę Państwa, 19 października 1587 roku Franciszek zmarł. Oficjalna wersja była taka, że zmarł zarażony malarią, a 11 godzin później umiera jego druga żona Bianca Capello. Romantyczna teoria głosi, że pękło jej serce. To teraz mniej romantycznie. Istnieje inna teoria. Inna teoria, która głosi, że Bianca bardzo nie lubiła brata swojego męża i chciała go otruć. Podała mu zatruty kawałek tortu, natomiast brat Franciszka Ferdynand, bojąc się podstępu, postanowił poczekać, aż gospodarze, czyli i Franciszek, i Bianca zjedzą tort, więc Bianca namówiła męża do tego, żeby zjedli tort. Liczyła na to, że zdążą zażyć odtrutkę. Natomiast no, tutaj brat czuwał. No i skończyło się, Szanowni Państwo, na tym, że obydwoje zmarli. I Bianca, i Franciszek. I co ciekawe, w 2007 roku przeprowadzono badania archeologiczne. Okazało się, że Franciszek był podtruwany. W ostatnich latach swojego życia był faktycznie podtruwany, więc tutaj historycy, i to są takie już, no powiedzmy, najnowsze badania, doszukują się jednak intrygi jego brata, czyli Ferdynanda. Wspominałem o Ferdynandzie, to tutaj Państwo mogą zobaczyć i Franciszka po lewej, i Ferdynanda po prawej. Ferdynand początkowo był przeznaczony do kariery duchownej, nawet został kardynałem. Natomiast z racji tego, że Franciszek był bezdzietny w momencie, kiedy zmarł, no właściwie Ferdynand porzucił karierę duchownego, przejmując władzę we Florencji. To była osoba zainteresowana sztuką, techniką, był protektorem licznych artystów, między innymi zasłynął tym, że rozbudował toskańską flotę wojenną. Ta flota w pewnym momencie, dokładnie w 1608 roku, odniesie zwycięstwo nad Turkami w miejscowości Bona. W czasach jego panowania rozwinie się bardzo Liworno, stanie się takim, no, jednym z najważniejszych portów Morza Śródziemnego. Na pewno warto zwrócić uwagę, że w czasach jego panowania polepszeniu uległy relacje z Francją, a stało się to za sprawą małżeństwa córki Franciszka i Joanny Habsburżanki, Marii Medycejskiej, z Henrykiem IV. Więc mamy kolejną przedstawicielkę rodu Medyceuszy, która zasiądzie na tronie francuskim. Proszę Państwa, Ferdynand to jest ten człowiek, który wprowadzi Toskanię w wiek XVII. Pośród późniejszych przedstawicieli tego rodu już zabrakło takich wybitnych jednostek, jeżeli by je porównać z tymi Medyceuszami z wieku XV, czy choćby z Kosmą Medyceuszem z wieku XVI, to faktycznie można tu zaobserwować pewien deficyt. Sama zaś Florencja, jak i cała Toskania, właściwie lata świetności ma za sobą. Już pod koniec XVI wieku można zaobserwować pewne takie objawy stagnacji ekonomicznej.
One dosyć wyraźnie są widoczne w wieku XVII. Florencja przekształciła się z wielkiego ośrodka finansowego, z ośrodka produkcyjnego w miasto rezydenckie. Za tą stagnacją ekonomiczną szła również stagnacja polityczna. Starała się Toskania, czy Wielkie Księstwo Toskanii, lawirować między cesarzem a Francją, natomiast z czasem stała się takim typowym satelickim krajem Madrytu. Proszę Państwa, reasumując, jest takie powiedzenie: trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą trudne czasy. Które nawiązuje do takiej sinusoidalnej wizji historii. Jak tak przyjrzeć się dziejom rodu Medyceuszy, to to powiedzenie świetnie się sprawdza, bo proszę zwrócić uwagę, że ci Medyceusze, którzy żyją w XV wieku, tworzą wspaniałe warunki do tego, żeby ich potomkowie odnosili niesamowite sukcesy. I oni faktycznie będą je odnosić. Natomiast przyglądając się poszczególnym przedstawicielom rodu, właściwie w XVI wieku, poza Kosmą Medyceuszem, to ciężko znaleźć takiego człowieka, który by dorównywał swoimi działaniami do tych przedstawicieli domu medycejskiego z XV wieku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.